Nauczyciel akademicki to też człowiek, patrzy więc na świat, który go otacza swoimi własnymi kategoriami, jest krytyczny wobec tego, co widzi i potrafi formułować pewne uogólnienia. Zapytałem kilkunastu wykładowców, jak postrzegają swoich studentów. Na podstawie zebranych danych stworzyłem pięć charakterystyk przyporządkowanych różnym typom studentów których można spotkać w audytoriach i laboratoriach naszych akademii i uniwersytetów. Wyluzowany imprezowicz Człowiek sympatyczny, nie sprawiający większych problemów. Nie obrazi się, kiedy otrzyma ocenę niedostateczną za przekroczenie oddania terminu pracy. Po prostu wynegocjuje drugi termin, którego też nie dochowa. Śpi na zajęciach nie wierci się. W czasie przerw dusza towarzystwa skłonny do pomocy kolegom i koleżankom na miarę swoich możliwości. Z racji swojej inteligencji rzadko oblewa egzaminy, nie jest jednak mistrzem pierwszego terminu. Skoncentrowany maniak. Istnieje pewna grupa studentów, którzy w sposób nieludzki przykładają się do nauki. Wszystkie lektury przeczytane, cała wiedza opanowana, zadania rozwiązane wzorowo i bezbłędne prace pisemne. Jest jednak coś dziwnego w takich studentach. Pomimo tego, że uczą się świetnie, nie można odczuć, że dana dziedzina wiedzy jest ich pasją. Widać jasno, że uczą się dla oceny. I każda krytyka przyjmowana jest przez nich jak personalny atak. Nie można odczuć w ich pojmowaniu dziedziny fascynacji, oczarowania i ciekawości. Wzrok tęskniący za rozumem. Jest pewien typ studentów, którzy sprawiają wrażenie, że nie rozumieją niczego z tego, co się dzieje na sali wykładowej czy podczas ćwiczeń. Są zwykle serdeczni i rozbrajająco bezradni. Widać od razu, że poświęcają nauce bardzo wiele energii, choć robią to nieefektywnie, ponieważ nie odnoszą sukcesów. Muszę wam powiedzieć, że tylko najlepsi nauczyciele potrafią przejąć się ich postawą. Czasem wystarczy kilka chwil poświęconych na indywidualne konsultacje i okazuje się, że można wykrzesać z takich tu studentów niesamowite osiągnięcia. Rzetelny i zdyscyplinowany. To w zasadzie ideał studenta. Prace oddane na czas, egzaminy zawsze w pierwszym terminie. Totalne zdyscyplinowanie i grzeczność. Znajomość i przestrzeganie wszystkich zasad. Inteligentny, zawsze przygotowany, świetnie rozumiejący nawet złożone zagadnienia. W tym ideale jest jednak mała skaza zero oznak buntu i krytycznego myślenia polemicznego zacięcia. Przyjmowanie wiedzy na wiarę i przyjmowanie autorytetu bez najmniejszych wątpliwości. Kompulsywny ściemniacz. Sympatyczna kategoria studentów, po których każdy, nawet średnio doświadczony nauczyciel, wie, czego można się spodziewać. Pies jedzący pracę pisemną to Nomen Omen mały pikuś. Do tego typu studentów należą najlepsze historie, mające za zadanie wytłumaczyć przyczyny nieprzygotowania. Z racji tego, że mają niemałe doświadczenie w hakowaniu systemu, przechodzą przez studia bez większych problemów. My zaś trzymamy kciuki za ich przyszłych pracodawców. Moje małe badanie nie spełniło żadnych kryteriów metodologicznych i w zasadzie niczego nie odzwierciedla. Jednak te sylwetki studentów wydają się takie znajome. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. Chcesz uczyć się nowych i przydatnych rzeczy? Subskrybuj mój kanał. Zobacz też inne filmy Akademii Belfra lub odwiedź jej profil na Facebooku. Kliknij łapkę w górę, jeśli uważasz, że dowiedziałeś się dzisiaj czegoś przydatnego. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie.